Siema, siema, Gothic 2, przebudzenie. Statystyki na początku, jak to wygląda, jak skończyliśmy. No i co, idziemy dalej. Gdzieś to chyba mnie wywaliło z gierki ostatnio, jak dobrze pamiętam. Dobra, idą te szkielety. No łatwo. Jak to tutaj działa? No ciekawe, ciekawe. A, jestem dead. No dobra. No dobra, czyli teraz trochę nam się otworzyło. Przejścia. Ale tam jeszcze do końca bym chciał zwiedzić. No ładnie. Światełko dla widza, żeby widział, co się dzieje. Myślałem, że demon to będzie jakieś większe wyzwanie. Niewierny w domu pana! Bądź przeklęty! Sam bądź przeklęty, pajacu. No i dobrze jeszcze. Twardy jest. Chłopcom jest bariery chyba. Spróbuję uciec na chwilę. Może mi się uda. No jeszcze kawałek, bym chciał się podleczyć. No szybko. A mnie chyba nie goni. Także o tyle spoko, że on sobie tam stoi. Tylko teraz jakby go tutaj pokonać jakoś w miarę szybko. Czy pomyśleć. Dobra, wpadłem na genialny pomysł. Przyzwę sobie demona. O, i jeszcze dostał korzenie. Ciekawe, czy mi demon pomoże tutaj. Jak rozumiem, nie. Wspania 8000 ekspo. Daję okejkę. Okej, Warkaszor, kolejny z 5 szamanów, zakończy wkrótce swój przeklęty żywot. No to on zakończył. Brama się nie otworzyła, ale właśnie, może teraz możemy tutaj. No właśnie. No tu bym wolał nie wchodzić. Pogadajmy z gór Boba. Hej, ty! Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię! Nie przeszkodzisz mistrzowi Kalomowi w przebudzeniu śniącego!
Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Jesteśmy nieśmiertelni! Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą! Co on do takiego poważnego bala jak my startuje? Sorry, Gorbobo. Mogłeś wybrać innego bala. No i coś się otwiera. To jest przełącznik. Czyli to i tak się otwiera, okej. Śmiertelny! Twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd? Kobiety i gnijące mumie przodem. Okej, mamy na nim korzenie. Teraz trochę go odbiję, tylko co by tu teraz przyzwać do pomocy? No coś na pewno będę musiał. No, wyszło jakoś. No, coś takiego się tutaj zrobiło. I to wiele wyjaśnię. Bo słyszałem, że coś się otwiera, ale nie mogłem znaleźć gdzie. Dobra, już wiem, że kusza to jest to, czego oni nie lubią. Teraz bym dał ten czerwony. Fantastycznie udało się tą bramę otworzyć. No, dwa demony. Może być tak. Ja widzę, że wejść tędy może być problem. Oczywiście ja spróbuję. Zginę, no właśnie. Bo tutaj widziałem obok dziurę. Także wejdziemy sobie tędy. No przynajmniej śmieszny experience był. No ciekawe, co to tam leży. Dobra, wjeżdżam w niego. Twoja droga kończy się tutaj. Niech szczeźnie twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli łaska. Ten tutaj podpala. Nie ma pioruna. Fajnie, 8000 doświadczenia. Takie coś to lubię. Gniew demonów. Są miksturki i przedziwny miecz. No i co to za miecz? Nie wiem, ale się dowiemy. Przepiękny miecz. Ostrze zdobią prastare runy. Może Xardasowi uda się je odczytać. Póki co lepiej go nie używać. Okej. I tutaj... A, gniew. I ostrze czasu. Są miecze tych szamanów. A ja idę zajadać się jabłkami. Siła wzrosła. Wychodzimy tędy. Myślę, co pisze, tutaj na dół zejdę. Może coś też tam jest. Tam na dole znalazłem to, że wywaliło gierkę, także dzięki za oglądanie i do następnego. Hej.